Cześć, witam Was serdecznie. Ostatnio nagrałam dla Was filmik Get Unready With Me, w którym mogliście zobaczyć, jak przygotowuję się do spania, czyli moją taką wieczorną, kosmetyczną rutynę. A dzisiaj chciałam ją troszeczkę omówić, bo tam było tempo przyspieszone, wszystko się działo bardzo szybko. Także myślę, że warto rozwinąć to, co robię przed zaśnięciem. Także tak, zapraszam zainteresowanych. Pierwsza rzecz, tak jak mogliście zobaczyć, to wykonuję taki wstępny demakijaż i pokazałam tam produkt, którym jest mleczko oczyszczające z Nivea do cery normalnej i mieszanej. Ja ogólnie rzecz biorąc jestem zwolenniczką płynów micelarnych, ale akurat to mleczko znalazło się u mnie w domu, więc je zużywam i powiem Wam, że byłam do niego początkowo sceptycznie nastawiona, bo tak jak mówię, nie przepadam za mleczkami, ale to jest całkiem przyjemne, nie mydli oczu, nie pozostawia tej białej powłoki na oczach, całkiem przyjemnie nawilża i po nim skóra jest właśnie nawilżona i to w nim lubię i całkiem dobrze zmywa makijaż, a ja powiem Wam, robię tym po prostu taki wstępny, bo później myję jeszcze twarz żelem. Także to jest pierwszy krok. Tak jak później mogliście zobaczyć na filmiku, poszłam pod prysznic. Pod prysznicem pokazałam Wam, znaczy jak wróciłam, pokazałam Wam, że używam obecnie żelu z Original Source Raspberry and Vanilla Milk. Bardzo ładnie pachnie. Bardzo ładnie pachnie. Ja ogólnie jestem zwolenniczką ciągłego zmieniania żeli do ciała. Najbardziej lubię te z Dove i wiecie, że często ich używam, ale teraz w promocji w Biedronce były właśnie te, więc stwierdziłam, że sobie wypróbuję. Tu mam drugi na zapas, bo były w dwupaku. Całkiem przyjemny produkt, ale jeszcze dość krótko go używam. Ale lubię właśnie zmieniać, eksperymentować z żelami. Moja skóra pod względem żeli nie jest jakaś zbytnio wymagająca, tak więc mogę sobie próbować. Nie pokazałam Wam na filmiku, bo to nie był dzień peelingu akurat, ale raz na jakiś czas wykonuję peeling i obecnie zużywam taki Spud & Rub, tak, który był dołączony do Glossy Boxa Home Spa. Taki bardzo ma miętowy zapach jak Vick. Na pewno pamiętacie, ci w moim wieku przynajmniej tą maść, nie wiem czy to dalej istnieje. Bardzo, bardzo fajny peeling, bardzo nawilżający, on podejrzewam ma tu w składzie bardzo dużo oleju albo oliwy. Tak, oil, także jak go się tu spilinguje ciało, to zostawia taką tłustą powłokę. Ja to bardzo lubię, bo bardzo czuć jak jest ciało nawilżone i ma takie grube ziarna, więc naprawdę jest przyjemny. Soli, cukru, olej i olejków, no tak. I naprawdę bardzo fajny produkt, polecam Wam to. Później pokazałam Wam, że umyłam sobie głowę. Głowę umyłam też produktami z Nivei, szampon. Ja tak jak mówię, ciągle zawsze powtarzam, że szampon ma włosy myć i ten je myje, a odżywka ma zajmować się resztą. I ja obecnie testuję odżywkę, która jest w komplecie z tym. To jest odżywka nawilżająca Hydro Care, która ma włosy nawilżać i ja nie narzekam właśnie na jej działanie, ale jeszcze nie powiem o niej zbyt dużo. Włosy normalne lub suche. Jest całkiem ok, całkiem fajna. Potem przyszłam do pokoju i pokazałam Wam tutaj taki tajemniczy produkt z L'Oreala, który kupiłam w Niemczech. Nie mam zielonego pojęcia, czy on jest dostępny w Polsce, no ale podejrzewam, że tak. I to jest tak, to się nazywa po angielsku Heat Protect. Ja się pytałam nawet dziewczyn, jaki jest polski odpowiednik takiej nazwy i doszłyśmy do tego, że to jest odżywka ochronna, chroniąca przed ciepłem. I taki produkt mam i takiego produktu sobie używam, bo czasem mam takie jazdy, że wyprostuję włosy, chociaż to się rzadko dzieje, no ale on nadaje też, ma jedwab i nadaje błysku, także tyle.
nie wiem, jak ten produkt działa. W sensie nie wiem, czy chroni przed ciepłem. Wiem, jak działa, bo już go kończę. Chcę go po prostu wykończyć, więc go nakładam. Faktycznie włosy są świecące i ładne po nim, ale nie wiem, czy chroni przed ciepłem, bo ja nigdy tego nie umiem sprawdzić. No bo jak to sprawdzić? Powiedzcie mi. Wszystko leci. I później użyłam sobie olejku na końcówki po myciu włosów albo rano. Używam sobie tego olejku, który też był w Glossy Boxie. To jest taki ze Schwarzkopfa. Nakładam go tylko na końcówki. On pięknie pachnie, jest bardzo wydajny. Tak, wiem, że była jakaś tam afera z tymi olejkami, ale ja jestem poza tym, bo po prostu to dostałam w Glossy Boxie. A tak naprawdę na co dzień, nie na co dzień właśnie, pokażę Wam jeszcze produkt, którego też Wam nie pokazałam. To jest olejek z Alterny, który już doskonale wiecie, tylko bardzo często pytacie mnie, jak ja olejuję włosy, także tutaj jak już jestem przy takiej pielęgnacji wieczornej, to opowiem Wam o tym olejowaniu, że ja jeżeli myję głowę rano, jeżeli planuję sobie w głowie, ok, dobra, jutro rano wstanę i umyję głowę, to wiem, że mam nałożyć na włosy olej, nakładam go na końcówki, tak gdzieś dotąd i idę sobie w tym oleju spać, wstaję rano, myję głowę, spłukuję ten olej z szamponem i odżywką. No i to wszystko. I moje włosy są pięknie po nim odżywione. I co jeszcze powiem, jak jesteśmy przy myciu głowy, to jedno zdanie, że zawsze ostatnie płukanie wykonuję zimną wodą, co zamyka łuski włosów i zauważam, że te włosy są ładne i szybciej mi rosną. Nie wiem, czy od tego, ale no powiem Wam, że ostatnio staram się dbać o włosy i ich nie obciążać, także odwdzięczają mi się jakoś tam. I ostatni produkt przy włosach, rzecz przy włosach, to moja szczotka Tangle Teaser. Ona już jest dość wysłużona, bo służy mi już naprawdę długo. Jestem z niej bardzo zadowolona. Nie szarpie włosów, nie ciągnie włosów, bardzo łatwo i lekko się one rozczesują. Osobny filmik o tej szczotce jest nagrany bardzo dawno temu, ale w sumie moja opinia się nie zmieniła, także podlinkuję Wam na dole. Później pokazałam Wam, że umyłam twarz. Myję twarz obecnie Balneo Kosmetyki, biosiaczkowy żel głęboko oczyszczający do mycia twarzy, który też był dołączony w Glossy Boxie, to jest pełnowymiarowy produkt. Zachwytu nad nim nie ma, moim zdaniem on buzię mył, makijaż te resztki, które nie zaszły przy demakijażu, wymywał, miał takie fajne drobinki, więc leciutko peelingował, ale nie zauważyłam jakoś większej poprawy. On już się kończy, także ja do niego pewnie nie wrócę. Próbowałam olejować moją twarz, ale po kilku dniach coś tam się zaczęło dziać, więc ja się jednak boję. I od czasu do czasu, raz w tygodniu, dwa ewentualnie, używam szafirowego peelingu przeciwzmarszczkowego z Yoskin, który też znalazłam w Glossy Boxie i produkt jest świetny, bo to jest taka domowa mikrodermabrazja i on naprawdę tą skórę peelinguje i złuszcza i ja aż w pewnych momentach boli, jak się wykonuje ten peeling, bo on jest taki mocny, taki drobnoziarnisty, dlatego ja go nie wykonuję zbyt często, bo jednak to jest bolesny zabieg takiej mikrodermabrazji i właśnie raz w tygodniu wystarcza i naprawdę fajny produkt. Dalej przechodzimy do ciała, pokazałam Wam masło z Perfekty. To jest masło do ciała, pomarańcza i antycelulitowe masło to jest. To teraz aktualnie pokazałam Wam to, za tydzień mogę Wam pokazać całkiem co innego, bo ja masła używam w zwrotnym tempie. To mam naprawdę bardzo krótko, a już sporo tutaj zużyłam, bo ja codziennie nakładam masło na całe ciało, jestem wielką fanką maseł, a to bardzo, bardzo przypadło mi do gustu, bo fajnie nawilża i ta formuła antycelulitowa bardzo fajnie napina skórę, przez co ona jest taka naprawdę elastyczna i jędrna. Również bardzo często używam do nawilżenia całego ciała olejku z Alterry, ale mam już go końcówkę, nie kupiłam nowego, a kupiłam to masło, więc używam je. Ja ogólnie stosuję projekt Denko, dobrze o tym wiecie, ale mam problem z masłami, żelami i nawilżeczami ciała, bo po prostu je kocham i kupuję je w dużych ilościach, ale potem i tak wszystko zużywam, także nie ma tragedii. Także bardzo fajne masełko.
I pokazałam Wam również, że nałożyłam na uda żel i na brzuch żel antycelulitowy Q10 z Nivei. Wiecie, że ja miałam kiedyś takie serum z Nivei i ono było świetne. Ten żel daje radę, ale nie wiem, tak samo jest antycelulitowy jak to. To jest chyba nawet lepsze, powiem Wam. Nad tym zachwytu nie ma, no ale już mi go zostało naprawdę niewiele, więc go zużywam, bo chcę wyrzucić to pudełko i pozbyć się tego i kupić coś nowego. Także nakładam go właśnie na uda. Potem już sama nie pamiętam, co Wam pokazałam. Może Wam pokazałam to? Kremy. Pierwszy to jest krem pod oczy, to jest krem nawilżający z Glide Skin. Wygląda tak, też go znalazłam w Glossy Boxie, jednak widzicie, subskrypcja się opłaca, bo dużo fajnych produktów można wykorzystać. Poprawia mikrocyrkulację, przez co zmniejsza opuchliznę oraz redukuje cienie pod oczami. Powstrzymuje procesy starzenia, poprawia sprężystość i nawilżenie delikatnej skóry wokół oczu. Nie wiem, czy wiecie, czy nie, ale ja mam też zawsze problem z określeniem tego, czy krem pod oczy faktycznie nawilża, czy poprawia elastyczność tej skóry. No to się okaże, wiecie, na starość, jak mi zaczną szybko zmarszczki wyskakiwać, to się okaże, że to było dziadostwo i będę wtedy żałowała. Ale nawilżam tą skórę pod oczami codziennie, pilnuję tego, żeby były nawilżone. I faktycznie przyznam się Wam, że ten krem zauważyłam, że jak mam takie mega wory pod oczami, to sobie tak troszeczkę tutaj wklepię, posmaruję i jest lepiej. Faktycznie tą opuchliznę, jak jest duża, redukuję. I jak mnie nauczyłyście, do strony wewnętrznej wklepuję krem. Także jestem Wam bardzo wdzięczna. Dziękuję bardzo. I kolejny krem to jest krem do twarzy, krem na noc, używam SVR i on się nazywa tak. Ja powiedziałam, że tego nie przeczytałam, to jest tylko Active Krem, wiem, że jest. I wielokrotnie opowiadałam o tym produkcie, że to jest dla mnie bardzo fajny produkt, który pomaga mi walczyć z moimi niedoskonałościami skóry. Jak widzicie, moja skóra, no ja nie narzekam, tu coś mam, ale tego nie jest dużo. Wągrów też nie mam dużo i to jest pewnie zasługa tego kremu, bo ja go stosuję codziennie na noc i on też bardzo fajnie ma, więc można go używać na dzień, ale na dzień ja mam jego odpowiednik dzienny, który matuje jeszcze bardziej. Potem nie wiem, co zrobiłam, ale może byłam umyć zęby i pokazałam Wam moją szczoteczkę i tylko ja o niej powiem, że to jest Professional Care 5000, coś w tym stylu, to jest Oral-B Brown i filmik o moich zębach. I o tej szczoteczce też między innymi podlinkuję Wam na dole, bo nie będę się rozwodzić, ale to jest bardzo fajny produkt, który ja uwielbiam i wiem, że warto zainwestować w szczoteczkę elektryczną, ale jeżeli kogoś bardziej to interesuje, to tam na dole też jest link. Kolejnym produktem mógł być krem do stóp. To jest akurat z Rossmana, on się nazywa Fußfol, to jest po niemiecku, Die Fußfol Intensive Creme mit, dobra, tak, czasem się zapędzę z niemieckim. Bardzo fajny krem, który fajnie stópki nawilża, jakoś z spierzchniętymi piętami sobie nie radzi, ale całkiem przyjemne są te stopy, jak się dobrze tak, piętę wypilinguje, to nawet ujdzie. Taki jest przeciętny, może tak powiem. O tak. Nie wiem, czy pamiętacie, ale ja miałam takie postanowienie noworoczne, że zadbam o swoje stopy i będę je częściej smarować i częściej kremować. I to mi wychodzi, bo kremuję je prawie codziennie, a bardzo tego nie lubiłam, nie lubiłam moich stóp. I tak teraz siedzę na boso i sobie je dotykam i nie są takie tragiczne, są dużo lepsze niż były. I też Wam sprzedam tutaj przy tym kremie mój patent. Ja zużywam ten krem, ale słuchajcie, jeżeli ja mam jakieś produkty do twarzy, do ciała, wazelinę, coś, czego nie lubię, coś, czemu kończy się ważność, coś, czego nie chcę używać, bo ma niepoprawne działanie na tą część ciała, na którą powinno działać, to wtedy wszystko wsmarowywuję w stopy i tak zużywam. I to jest właśnie mój sposób na zużycie produktów, które mi nie odpowiadają, a nie musimy ich wyrzucać
do kosza. Kolejny produkt to jest krem z Biodermik, krem do rąk. Bardzo ładnie nawilża, bardzo jest fajny, ale widzicie, ile ja go dopiero zużyłam, także nie chcę wydawać jakby pochopnej opinii, ale już mi się w nim podoba najbardziej to, że jest pompka, która nam ten produkt tam do przodu popycha, że tak powiem. Także bardzo fajna sprawa i pompka się przyblokowała. Pachnie tak bardzo neutralnie, albo nawet nie pachnie i dłonie są naprawdę fajnie nawilżone, a do tego szybko się wchłania, także fajny produkt. I już jesteśmy przy końcu są ustka. No tak lekko pachnie. I spilingowałam sobie przy Was usta i wiele razy o tym opowiadałam w produkcie, bo to jest mój totalny ulubieniec. To jest produkt z Lasha Bubblegum, to jest lip scrub, czyli peeling do ust. O zapachu i smaku gumy balonowej. To jest po prostu taki cukier różowiutki, który pachnie gumą balonową. No i tam macie instrukcję użycia. Nakładamy, peelingujemy i zjadamy martwy naskórek. Fu. Zlizujemy po prostu z ust, bo to jest produkt jadalny. Mnie to nie brzydzi, to są moje usta. Pomyślcie sobie o tym, ile razy dziennie te usta faktycznie oblizujecie i też ten jakiś martwy naskórek tam połykacie. No co kto lubi, mnie to nie obrzydza, nie? I później nakładam masło na usta z The Body Shopu, waniliowe. To nie jest mój ulubieniec. Moim ulubieńcem jest zdecydowanie masło do ust z Nivei. Bardzo, bardzo je lubię, ale to z Body Shopu już tak stoi i stoi. Ono nie bardzo nawilża, trochę tylko. Dlatego widzieliście, że ja nałożyłam taką po prostu sowitą, porządną warstwę, żeby przez noc się wchłonęła. Ja bym chciała je zużyć, ale nie wiem, czy to jest możliwe, więc tak go używam i używam. No i słuchajcie, i to chyba jest tyle, co do mojej wieczornej pielęgnacji. Trochę tych produktów jest, ale ja lubię tak pół godzinki poświęcić przed snem dla mojej urody. Rano nie robię ze sobą zbyt dużo, nie kremuję się, nie balsamuję. Mój makijaż zazwyczaj jest ekspresowy, także wieczorem już przed snem mogę sobie poświęcić ten właśnie czas. Oczywiście okazyjnie są też maseczki i inne różne dziwne okazje, inne produkty, ale pokazałam Wam to, czego używam najczęściej. No i dajcie mi znać, czy Wy też używacie czegoś z tego, czy coś jest Waszym ulubieńcem, czy czegoś wybitnie nie lubicie. I mam nadzieję, że filmik Wam się podobał i może wyłapałyście jakieś fajne produkty. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.